Wysiewanie rzeżuchy w warunkach domowych na wacie. Przygotowałam pojemnik. To jest taka porcelanowa tacka. Waciki. Może być wata zwykła albo waciki. Rzeżucha i woda. Układamy waciki w ten sposób, żeby tu zakryło całe dno oraz te brzegi również, tak? Tutaj te brzegi za chwileczkę, jak poleję wodę wodą, to później będę układać te brzegi. Tak to wygląda. Teraz polewam trochę wody, tak żeby ta wata się nasączyła. Ona wtedy będzie stanowić taką grubszą warstwę. Połączy się to wszystko razem. I teraz będę układać jeszcze zaraz następne warstwy, ale tutaj te brzegi też trzeba wyłożyć, dlatego że tutaj wszędzie będzie rzeżucha, to będzie taka babka rzeżuchowa. No nie babka, ale taki, o, w ten sposób będę układać. Tak przygotowana tacka. Tutaj trzeba uważać, żeby na brzegach nie wystawało. Chodzi o to, żeby tutaj woda, jak się podlewa później, żeby nie wyciekała poza tackę. Także w ten sposób. I teraz wybiorę nasionka. Tutaj mam sporo tych nasionek. I powoli będę wysypywać. Tak, żeby one w miarę równo się tutaj poukładały. One wszystkie absolutnie wzejdą. Na rzeżuchę trzeba podlewać, tak? Nie powiem, żeby za pięknie pachniało, ale za to ma bardzo dużo witamin. I jest niesamowicie ważnym elementem wiosny. Nie tylko tradycja, ale tutaj chodzi o witaminy, o wychłodzenie wątroby. Wiosną trzeba troszkę schłodzić wątrobę, bo tutaj energia przechodzi przez kanał wątroby i jest dosyć gorąco wtedy. Wtedy jemy właśnie takie różne zieleninki, żeby to trawienie lepiej szło i żeby trochę się schłodziło. No tak, to będzie cała torebeczka pójdzie. Ja sobie jeszcze palcem zaraz będę tutaj układać, jeżeli mi się uda. No więc tu mi się udało poukładać tak palcami po prostu. Trzeba teraz wszystkie te nasionka troszeczkę tak jakby zamoczyć, tak, żeby one dotknęły wody, żeby one się zamoczyły. Tu widać, że woda właśnie przesiąka, bo teraz gdybym chciała podlać, ewentualnie zraszaczem można, ale gdybym chciała to psiknąć, to one przemieszczą się, jeszcze nie zawiązały przecież korzonków. Także tu, o, i to wszystko jest. Zaletą takiego wysiewania na wacie jest to, że rzeżucha jest czyściutka, nie jest umorsana w ziemi, nie trzeba, i wystarczy nożyczkami ściąć, czy po kawałku ścinać i dodawać sobie do sałatki, na kanapkę, do różnych potraw. Jest smak ostry tej rzeżuchy, ale bardzo smaczny przy okazji. Tak ona będzie później wyglądała właśnie. No wiele osób zna rzeżuchę, ale część na pewno nie. I dlatego chciałam tu pokazać, jak to wysiewać. I taka rzeżucha będzie stała sobie na parapecie albo na stole.
I za jutro, pojutrze już puści korzonki. Od spodu będzie bardzo mocno ukorzenione, dlatego trzeba sporo tej wody wlewać codziennie. No a tu będzie warstwa zielonych roślinek. Gęsto też będzie to bardzo ładnie wyglądało na tym pojemniczku, na tej tacce. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję.